Hej wszystkim, tu w witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A więc mój poprzedni odcinek z 6 najgorszymi lalkami Monster High dość się wam spodobał, co mnie w sumie bardzo cieszy. I dostałem dość sporo próśb i propozycji na kolejne odcinki, czy też na kolejne lalki. A więc dzisiaj przedstawię wam 10 najlepszych lalek Monster High, jakie do tej pory się pojawiły. W tym odcinku pojawią się lalki kolekcjonerskie z jakichś eventów, ale też także te zwykłe, playline'owe, takie typowe. Do zabawy. Bardzo się inspirowałem waszymi komentarzami spod mojego ostatniego filmu, ale też bardzo pomogły mi wasze komentarze pod postem na grupie, na której jestem administratorem, więc jeśli lubicie Monster High, macie do Monster High Sentiment, albo po prostu zbieracie lalki Monster High, to was zapraszam, link macie w opisie. Już tak na szybko, bez zbędnego przedłużania, proszę was tylko o to, żebyście dali lajka pod tym filmem, skomentowali go, jeśli macie jakieś inne propozycje, i zasubskrybowali mój kanał, z dzwoneczkiem, ponieważ mega mnie to cieszy i motywuje, kiedy widzę, że lubicie ten content, i że nie jestem dziwakiem, który mówi sam do siebie o monster, hej? Prawda? Ha pra Halo? Ten odcinek zaczniemy lalkami bardziej specjalnymi, na różne okazje, tudzież kolekcjonerskimi, bo w sumie czemu nie? A potem przejdziemy do tych zwykłych lalek Ten odcinek zacznę od lalki z Sandiga Comic Con 2011, a dokładnie od lalki Gulli. I szczerze sam nie wiem, co jest takiego w tej lalce, ale ta lalka sprawia, że naprawdę chcę ją mieć. Ogólnie lubię dość postać Gulli, szczególnie lubię jej wersję basic. Zawsze najlepiej wyglądała w kolorze czarnym i czerwonym. I może to właśnie ta chorystyka sprawia, że wygląda tak dobrze w tej wersji. Makijaż jest bardzo minimalistyczny, jest prawie niewidoczny, bo zlewa się z jej skórą i bardzo chciałbym ją mieć, ale mi nie stać, tak że moje kolejne marzenia poszło do śmietnika. Anyway. Przejdźmy dalej. Pozwolę sobie wciąż zostać w tematyce Guli, tak połowicznie, ponieważ kolejna lalka nie jest sama, jest to dwupak. A dokładnie jest to dwupak lalki Cleo, jak to woli Cleo, oraz Guli ze San Diego Comic Con 2017. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Guli. I lalka w tym dwupaku jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Podoba mi się koncept tego całego dwupaku. Podoba mi się to, że użyli jej butów z wersji basicowej, aczkolwiek wybór koloru okularów nie dziwi. Jakby naprawdę nie wiem kto pomyślał, że dobrym pomysłem jest danie jej niebieskich okularów, kiedy ona ma niebieskie włosy. To się wcale nie zlewa. Myślę, że gdyby zmienić je na czerwone albo po prostu białe, to by miało więcej... Sensu. Co do Cleo, a jak to woli Cleo. Z niej lalką grubo, ale to grubo polecieli. Pełno zdobień, złota, pierdółek. Widać, że jest bogata. Widać, że ją stać na wszystko. Ogólnie podoba mi się to, że te dwa stroje, i strój Guli, i strój Cleo, mimo tego, że są inne, to się łączą. I mimo wcześniejszej uwagi co do Guli, to myślę, że wciąż wolę bardziej Guli z tego dwupaku niż Cleo. Kolejną, trzecią lalką, tak zgadliście, także z samego komikon, jest lalka z i ona także występuje w dwupaku, ale o tym dwupaku lepiej nie mówmy, bo jest przerażający. Skupmy się na samej lalce Skary. Jest to zwykła, basicowa lalka. I nie wiem czemu, ale zwyczaj te lalki basicowe zawsze im się udawały, po prostu zawsze były najlepsze. Ogólnie jej cały ruch jest prosty i uwielbiam jej fryzurę. Co do stracha... Co? Tego może nie komentujmy. Kolejna lalka, tak, zgadliście, też jest ze stannego Comic Con, i o dziwo też jest z dwupakiem, jest lalka Wisp. I o mój Boże, wiecie, Gigi jest dla mnie obydną postacią, nie jestem jakimś jej fanem, ale też nie jestem antyfanem. Po prostu jest, bo jest fajnie, ale jakby jej nie było, też bym jakoś nie płakał. Chociaż nie powiem, w filmie trochę mi jej postać poruszyła, ale Wisp. O mój Boże. Zdecydowanie bardziej wolę jej design niż design Gigi. Po prostu kolory bardziej mi leżą. Samoto lalka ma wymienne nogi. Może mieć nogi albo ogon. I nie mogę się powstrzymać, i muszę też wspomnieć o drugiej lalce, czyli o Walentym. Jako małe dziecko miałem krasza na Walentym. Więc. Ach. Detale, wyszywane detale, pragnę i jego, i jej w mojej kolekcji, ale jest to niemożliwe, żeby to się udało. W sensie może jest możliwe, ale niekoniecznie chciałbym wydawać najmniej 700 na alkę. A podejrzewam, że musiałbym wydać o wiele więcej niż 700. I to była póki co ostatnia alka w tym odcinku z ostatniego Comic Con. Przysięgam. Przejdźmy do teraz tych zwykłych ralek play I myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, jeśli rozpocznę tą podkategorię od lalki Elizabeth w wersji podstawowej. Tutaj już nawet nie ma zbytnio co powiedzieć, lalka jest po prostu świetna, kolorystyka jest świetna, stylówka jest świetna. Elizabeth w tej wersji jest po prostu ikoną stylu, szyku, dobrego smaku, a jeśli tobie się nie podoba, to nie wiem, coś chyba z tobą tak. Kolejną basicową lalką, która jest na naszej liście jest lalka Cupid. Jej fryzura jest urocza. I jest tak, że byłem w tyłku, bo jest dość ciężka do odzorowania, szczególnie to serduszko, żeby było ładne i równe. Ale jej detale, jej skrzydełka, na jej skrzydłach dosłownie widać kręgosłup. Co jest dość krypne, ale urocze. I jeszcze ten mały pierścionek. Szczerze nigdy nie myślałem, czy chcę mieć tą malkę w swojej kolekcji. Ale jak tak patrzę na jej zdjęcia, detale podczas nagrywania, to w sumie muszę ją dodać do mojej listy. Kolejne dwie które wam teraz pokażę, należą do tej samej serii. A mowa tutaj o serii School Out. Pierwszą lalką jest oczywiście lalka Claudine. Co mogę powiedzieć, ta lalka versus jej lalka podstawowa to w ogóle są dwa inne światy? Dość sporo takich pierdółek, typu biżuteria, choker na szyi wygląda mega uroczo. Torebka też jest urocza, fryzura typowo na Ariane Grande. Ogólnie cały look daje im taki mocny silny vibe, kobiecości, ale też takiej delikatności. Przy okazji lesbijki. W sumie krutkim to by miał sens. Jakby I don't know, po prostu ją patrzy i widzę lesbijkę. W dobrym znaczeniu w sensie, żeby nie było. Kolejną lalką z tej serii jest lalka Draculory. Nikt się tego nie spodziewał, a ani trochę. Uwielbiam to, że ma taką samą fryzurę, w sensie nie taką samą, ale podobną, bo kitki są troszkę inaczej zrobione jak jej podstawowa wersja. Ogólnie Draculora w kitkach wygląda najlepiej Change my mind. Jej sukienka jest mega, mega urocza, szczególnie że ma ten materiał w serduszka na górze, ale irytuje mnie to, że. Jak tylko znajdę jej sukienkę, albo lalkę na Vinted, albo OLX-ie, czy na Facebooku, w sensie, że Marketplace, to zawsze, ale to zawsze, ma poddartą sukienkę. I zawsze jest to szef. Najczęściej z boku. Co jest irytujące, bo potrzebuję sukienki, która jest w lepszym stanie. E, hej, tutaj Glitch Montażysta, i jak tego tak ogólnie patrzę na zdjęcia lalki w internecie i na moją lalkę, to... monitor kolora ma krzywą twarz. Chyba muszę kupić tę lalkę, hm. Kolejną i przedostatnią lalką w tym filmiku jest lalka z filmu Szkła Duchów, a dokładniej jest to lalka Ruszel. Szczerze wahałem się, czy dać tutaj tą lalkę, ponieważ jest wiele innych ładnych lalek lepszych lalek, ale po prostu jest tej coś takiego co przykuwa. Oko jest taka urocza i milutka. Kolorystyka jest też bardzo ładna. Po prostu jest taką słodką laleczką, mych. niech sobie to tutaj będzie te liście, by nie. I ostatnią laleką na dzisiaj, i według mnie najbardziej ekscytującą, bo uwielbiam tą postać, mimo tego, że jest dość nielubiana, jest to Frankie z serii. Mam nadzieję, że powiem tą serię dobrze. Ze serii Home Ick. Nigdy nie umiem nazwę tej serii powiedzieć poprawnie, przepraszam. Uwielbiam to, jak uroczo wygląda. Ten fartuszek, dodatki, kolczyki są też mega urocze. I druga sukienka jest. bo jest. Ale lalka sama w sobie jest śliczna. Zresztą mam wrażenie, że Franki wygląda bardzo dobrze w grzywkach. I mam nadzieję, że w reboju wykorzystają ten fakt i Franki będzie miała więcej grzywek. <słuch> Okej, okay. nagranie tego odcinka zająło mi o wiele dłużej niż myślałem. Nie dlatego, że po prostu zwlekałem i przerwałem nagranie w trakcie na kilka dni. Nie. Ale też nie byłem pewny, czy na pewno chcę pokazać te lalki w tym filmiku. Oczywiście pewnie powstają kolejne części, gdzie pokażę więcej lalek wartych uwagi. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tych lalkach, które wam tutaj pokażę. I mam też do was pytanie, jakie są według was najmniej docenione lalki? Napiszcie mi o tym w komentarzu, a być może wezmę to pod uwagę w kolejnym odcinku. A teraz dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że do końca i że was to nie zanudziło. Tak jak mówiłem, piszcie swoje komentarze i uwagi, sugestie w komentarzu. Jeśli odcinek ci się spodobał, to daj lajka, bo to mi motywuje i mi się chce montować filmik wtedy i go nagrywać. Przesięgam. Subskrybuj mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz i udostępnij film dalej, jeśli chcesz się nim podzielić, bo jest fajny. Bliska zrób to. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Subskrybuj, lajkuj, like, komentuj. Cześć na razie. Pa pa.